Wielu inwestorów ma mit związany z kalendarzem. Są niektóre miesiące, z którymi wiążą się przesądy inwestorskie, tak jak na przykład raj świętego Mikołaja. To jest przesąd związany z grudniem, który ma związek z tym, że inwestorzy instytucjonalni Dokonują bardziej intensywnych zakupów akcji i starają się, aby ceny akcji, które posiadają w portfelach, były jak najlepsze na koniec roku, na 31 grudnia, bo wtedy mają wyniki dobre roczne. Inny z przesunięć kalendarzowych to efekt stycznia. On również związany jest z zachowaniem inwestorów instytucjonalnych, za którymi starają się podążać inwestorzy indywidualni. Na początku roku inwestorzy instytucjonalni mogą mieć większą ochotę do bardziej ryzykownych zakupów akcji, angażować świeży kapitał, będąc przekonanymi, że mają jeszcze przed sobą cały rok, aby mogli te inwestycje ewentualnie skorygować. Również inwestorzy uważają, że należy hodować w zasadzie angielskiej Sell in May and go away, czyli yy, mówiącej o tym, że wkrótce nastąpi sezon ogórkowy na giełdzie, że będzie mniejsza zmienność cen podczas wakacji i mniejsza, niższy poziom obrotu, co będzie skutkowało tym, że w zasadzie nie warto interesować się tym, co dzieje się w trakcie wakacji. A historia uczy, że czasami w trakcie wakacji mamy do czynienia z bardzo dużą yy, hostcą. Inwestorzy mają problemy zarówno z akceptowaniem strat, jak i z akceptowaniem wysokich zysków. Dlatego bardzo istotne jest to, aby hodowali w zasadzie dni straty, aby nie trzymali akcji, które tracą na wartości, ponieważ może się wtedy okazać, że kapitał, który mają zainwestowany w akcje, po prostu topnieje, może stopnieć o. 20, 30, 50%, a czasem może dojść do straty np. 90%, albo wręcz do bankructwa spółki. Muszą się przyznać sami przed sobą, że jeżeli pomylili się, to powinni takie akcje sprzedać, a najlepszym sposobem, aby nie obciążać się psychicznie, jest wprowadzenie zleceń typu stop loss, czyli wyznaczenie sobie samemu granicy, poniżej której po prostu należy te akcje sprzedać. A w drugą stronę ta psychologia działa w ten sposób, że mają również kłopoty z akceptowaniem bardzo wysokich zysków. Ponieważ czasem wydaje im się, że jeżeli spółka podrożała o 100%, to nie może podrożyć o kolejne 100%. To również jeden z wielu dylematów, przed którymi stają inwestorzy indywidualni. Edukacja ekonomiczna jest niezwykle ważna, biorąc pod uwagę konieczność w doboru spółek. Należy w tej edukacji ekonomicznej położyć akcent na takie rzeczy jak zróżnicowanie portfela akcji czy obligacji, które się posiada. Chodzi o to, aby nie ryzykować całego kapitału, który mi się dysponuje. Nie wkładać wszystkich jaj do jednego koszyka, jak to potocznie na giełdzie się określa. Ta edukacja idzie z czasem w kierunku bardziej, bardziej skomplikowanych instrumentów finansowych. Inwestorzy powinni kierować się zasadą od przedszkola do opola czyli na samym początku używać tych instrumentów, które są mniej skomplikowane, które rozumieją aż czasem, kiedy ich edukacja ekonomiczna będzie szła do przodu, korzystać z coraz bardziej skomplikowanych instrumentów. Odwrotna strategia może przynieść im po prostu duże straty, ponieważ nie ma nic gorszego niż posługiwanie się instrumentami finansowymi, których się po prostu nie rozumie.